Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj chcę pokazać Ci, jak zrobić makramowy kwietnik. Takie makramowanie absolutnie dla początkujących. Zapraszam. Oczywiście zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama, na bloga i na fanpage'a, gdzie dowiecie się troszkę więcej ode mnie, zobaczycie trochę więcej niż moje dłonie, zobaczycie skąd biorę inspirację i generalnie backstage moich tutoriali. Ten tutorial powstał we współpracy z producentem sznurek makrama Opus Natura. Wykorzystałam tutaj sznurek makrama 5 mm. Dokładnie to jest 8 sznurków po 4 metry i jeden sznurek jednometrowy. No i do tego drewniane kółko 6 cm mniej więcej. Chociaż w sumie jak zawiesicie na kawałku sznurku, to też będzie ok. Także zapraszam. Tutaj mamy sznurek, kółeczko, możecie zobaczyć na dużym przybliżeniu. Sznurek fajnie się sprawdza. Mam kilka kwietników, w ogóle tutaj mamy Light Grey 103 numer koloru. Także bardzo polecam. Z czystym sumieniem, jakby pracuję na tych sznurkach od dawna, naprawdę są spoko. I teraz mamy tutaj kółeczko i pierwszy sznurek pocięty na 4 metry. Ja nie składam go na pół. Składam go w proporcji 1 metr do 3 metrów. Krótsza część ma być mniej więcej jednometrowa, a dłuższa 3-metrowa. I teraz biorę sobie ten sznurek, tak? Biorę sobie pętelkę. Krótszą część mam po prawej stronie, a dłuższą po lewej. Tak? Zobaczcie. Tak, ta jest po mojej prawej, a ta po lewej. I teraz biorę pętelkę, wkładam do środka i zahaczam sznurek, tak jak to w przypadku makramowania. Wkładam do środka do pętelki dwa sznurki. O, i przeciągam. Trzymam sznurek, żeby on mi się te długości, żeby mi się nie pomerdały. Po prostu zaciskam mocno i właśnie ten sznurek jest krótszy, a ten dłuższy. O. Po to robię te długości, żeby nie tracić materiału. Gdybym zrobiła dwa takie same równe, to wtedy finalnie część sznurków zostałaby bardzo długa, a część, która oplata, zostałaby krótsza. Teraz sznurek drugi i tutaj odwrotnie. Sznurek lewy będzie krótszy, a prawy dłuższy. Zobaczcie, tak jak sobie tutaj wezmę, przekładam do tutaj krótszy, a z tej dłuższy. Do środka, tak żeby jak mam dwa sznurki, to żeby w środku były sznurki krótsze, a na zewnątrz sznurki dłuższe. Te, które będą oplatać, żeby były długie, a te, które będą oplatane, żeby były krótkie. O. I takich sznurków musimy wszystkich zawiesić 8, właśnie w takiej sekwencji, że środkowe sznurki krótsze, a tutaj dłuższe. Co jeśli one nie są równe? Zobaczcie. Ja wtedy sobie sznurek podciągnę, już zrobię to zupełnie poza kamerą, ale zobaczcie, tak jak tutaj. O, wezmę sobie sznurek i teraz pociągnę, jak chcę mieć dłuższy, to ciągnę za ten, który chcę mieć dłuższy. Tak? I teraz zobaczcie, wezmę sobie znowu sznurki. No, jeszcze jest mała różnica. Jeszcze raz wyciągnę sznurek. I teraz pociągnę za ten, który chcę, żeby był dłuższy. O. I teraz obydwa sznurki powinny być mniej więcej tej samej długości. Mamy to. Są takiej samej długości i takich sekwencji potrzebujemy, tak, tutaj mamy krótsze, tu mamy dłuższe, takich sekwencji potrzebujemy 4, tak, tutaj tych sznurków właśnie jeszcze za, tak jak pokazywałam, jeden i, a tych dłuższych będą jeszcze 3. Tutaj, tu. Mam nadzieję, że to będzie w miarę dla Was jasne, zawieszajcie sznurki właśnie tak, że ten krótszy, ten dłuższy i później odwrotnie. Jak zawiesimy wszystkie sznurki, wtedy zaczynamy pleść i za momencik już Wam to pokażę. Tutaj, o, zobaczcie, odmierzam sobie dalej te sznurki. Znowu jak gdzieś tam któryś jest dłuższy, a któryś krótszy, to je sobie przeciągam. O, nie jest to nic jakiegoś bardzo skomplikowanego. Tutaj dookoła te sznurki zawieście i za chwilę się spotykamy.
I proszę bardzo, mam już tutaj zrobione, tak, wszystkie sznurki zawieszone. I teraz, o, te mniej więcej są tak, takiej samej długości, z jednej i tutaj z drugiej, z jednej 8 i z drugiej 8 powinno nam wyjść. I teraz będziemy te sznurki sobie zaplatać. Tu mam te sznurki, które są krótsze, a tutaj mam te dłuższe. I tak samo tutaj. Tu mam krótsze i tak dalej w każdym z tych par. Tak, mam tą samą sekwencję, takie samo ułożenie. Teraz sobie przykleję tutaj. Wy, jeśli macie gdzieś jakiś haczyk, to możecie sobie na ścianie zaplatać. Ja mam tutaj na stole moim, żeby dobrze mi było nagrywać. Biorę sobie dwa pierwsze sznurki, czyli de facto jest ich cztery, bo to są sznurki, które są złożone, tak, przypominam. O, i będę oplatać te sznurki tutaj stąd. Tak, i teraz zewnętrznymi sznurkami będę oplatać te w środku podstawowym splotem makramowym. Czyli układam, zaczynam od lewej strony taką czwóreczkę, przykrywam tu sznurkiem i tym sznurkiem, którym przykrywam, pod spodem pod dwoma przeplatam. Tak, zobaczcie, tak, pod spodem przeplatam, wyciągam ten sznurek. One są długie na początku, bo to są 3-metrowe sznurki, więc one będą dosyć długie. Ściągam do góry. I to samo w drugą stronę, tu, tu i teraz pod spodem i wyciągam, o, i zaciskam. I tak mam pierwszy splot makramowy gotowy. Teraz, to zobaczcie, tu mam bransoletki, też jest tutorial, jak zrobić taką bransoletkę. Dokładnie tym samym splotem jest zrobiona, tylko z cieniutkiego sznurka. Tutaj mamy 5 mm, a ja na bransoletce mam 1,5. No i zobaczcie, i znowu mamy, o, tu, tak, i tu sznurek. I kolejny splot gotowy. I tak tych splotów, jeden po drugim, potrzebujemy 6. Ja na razie mam 2. To jest mój w tej chwili, będzie trzeci splot. O. Teraz będę robić czwarty. Najpierw z prawej strony, później z lewej. Na splot składa się 2 jakby plątania. O, i to jest czwarty. Zaczynam piąty od lewej. I teraz po prawej stronie. I mam teraz dopiero piąty splot gotowy. I jeszcze jeden. Zaczynam szósty. I teraz w drugą stronę. I mam szósty. I proszę bardzo, mam 6 splotów zrobionych. Tak? I to samo zacznę z drugiej strony. Nie skracam tutaj tutorialu. Pokażę Wam też i z drugiej strony, jak zaplatam. Ci z Was, którzy są ze mną, i to jest mój kolejny tutorial z makramowania, to będzie bardzo proste. Ci z Was, którzy są pierwszy raz, to wolę pokazać wszystko dokładnie i nie skracać za wcześnie. Żebym sama miała takie poczucie, wiecie, że pokazałam Wam wszystko najlepiej, jak potrafiłam. Także tu doplatam też, to jest mój pierwszy splot pełny i doplatam jeszcze kolejnych 5. Także za momencik będziemy mieć jedną stronę już gotową. I będziemy ją łączyć w całość. I tu proszę, z tej strony tak samo. No ta taśma trzyma tak umownie, ale jak już ten początek mam zrobiony, to już łatwiej będzie przykleić. Najwygodniej w ogóle plecie się na ścianie, ale ja nie mam dobrego światła na ścianach. Dużo lepsze mam tutaj na stole, dlatego lepiej mi w ten sposób nagrywać tutorial dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest mój piąty. I jeszcze jeden. Szósty. No i proszę bardzo. I teraz muszę jeden połączyć z drugim. Tak, o tutaj.
Najpierw z jednego biorę dwa i z drugiego dwa i też robię w środku zwykły splot. Zobaczcie, łączę w ten sposób, mocno tu ściskam, żeby ze sobą je ładnie połączyć. Mocno, mocno, o, ściągam, ściągam i mam połączenie. Teraz jeszcze tutaj z tej strony dorobię kolejne sploty. Zobaczcie, tutaj zrobię, tak naprawdę powinnam zrobić 12 od razu splotów. Ja na razie zrobię 6 z jednej i 6 drugiej, po to, żeby później pokazać Wam, jaki będzie kolejny etap. Wy, jeśli chcecie, możecie od razu zrobić sobie 12 splotów tutaj do końca. I tak samo z tej strony. Czy 6, czy 12. 12 to troszkę wyprzedzicie robotę. Ale 6 też będzie ok. I za chwilkę pokażę Wam, jaki będzie następny etap naszej robótki. I zobaczcie, ja tutaj mam na razie 6 zaplecionych. Wyszedł mi taki, powiedzmy, X. I teraz będę, to sobie wezmę do góry. A będę zaplatać sznurki, które, o przepraszam, tu w kamerę aż uderzyłam, i będę wypsorki, będę wyplatać sznurki te spod spodu. Też je dzielę na dwie grupy i też te dłuższe oplatają krótsze, dokładnie tym samym sposobem. I tutaj muszę zrobić 12 splotów, tak? Tu wcześniej robiliśmy 6, a teraz już za każdym razem praktycznie będziemy robić po 12 splotów. Także jeden za drugim, jeden za drugim możecie sobie układać, zaplatać. Jak już na tym etapie, pamiętajcie, żeby dosyć mocno zaciskać, żeby jeden splot tutaj układał się przy drugim i z jednej strony, i z drugiej strony. Też te z tych drugich sznurków też 12 splotów będziecie potrzebować sobie zrobić. I pomalutku, pomalutku, żadnych innych splotów tutaj nie dodaję. To będzie podstawa, także o. I mamy, zobaczcie, już zaplecione. O, przykleję sobie tutaj taśmą. No chodź tutaj, chodź. I teraz zobaczcie, tutaj sobie wezmę i o, połączę tak ze sobą, tak jak łączyłam te powyższe. Tu wezmę dwa sznurki z jednego, dwa z drugiego i zaplotę zwykły splot makramowy, łącząc je ze sobą. Mocno tu zacisnę. O, i tutaj z drugiej strony też zacisnę. Proszę bardzo, tu i tu. I mam gotowe. I teraz spod spodu, zobaczcie, tutaj mam 6 zaplecionych. No, na razie sobie, o, tutaj. I ci z Was, którzy tutaj, no, z tej strony jeszcze znowu 12 i z tej 12. I pod spodu też muszę mieć, jeśli macie już zaplecionych 12, to jak tutaj zapleciecie sobie, o, tutaj jest 6, tak? Czyli ja będę potrzebowała dopleść sobie 12 i z tego środka też 12 i znowu jakby zapleść taki warkocz, tak? Jeden jakby na drugim nałożyć te sploty. Ja za chwilkę też dalej Wam to pokażę, nie skracam jeszcze, zaraz to zobaczycie. O, mam tu zrobione tak i w jednym 12 i w drugim 12 splotów. O, i teraz biorę spod spodu i zaplatam tutaj czwóreczkę. Czwóreczkę, w sensie ten podstawowy splot makramowy, ja go tak nazywam, jak prowadzę warsztaty, bo to jest 4 sploty i też jest kształt czwórki, więc tak, takiej nomenklatury używam dla siebie. No a tutaj zobaczcie, tak? I tutaj mam znowu 12 i też za chwilę go będę łączyć, pod warunkiem, że najpierw zrobię jeszcze 12 splotów z jednej i z drugiej strony, o tutaj, tak? Tutaj zaplatam 12 splotów, tutaj z drugiej strony też 12. No i to już jest taka powtarzalna robota, w zasadzie do takiej długości, jakiej potrzebujecie, żeby kwietnik był długi. Ja jeszcze za moment Wam pokażę kolejne łączenie, tak żebym miała na 100% pewność, że wszystko Wam pokazałam tak, jak potrzeba. Zobaczcie, o, tu mam tak, tak i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mam swoich splotów.
I teraz pokażę Wam właśnie to łączenie, o którym mówiłam tutaj, czyli to będzie mój szósty, ten jakby szósta część warkocza takiego, no bo to chyba tak można nazwać jakimś pewnym rodzajem warkocza. I tutaj już będę kończyć pomalutku. O, tak, tu jeszcze przerobię, może jeszcze z jeden przerobię. Tak, tutaj muszę na pewno dorobić, żeby mieć 12. Jeśli dla Was to jest wystarczająca długość, to po prostu przewińcie tutorial dalej i zobaczcie, jak ja dalej pracowałam. O, ja mam tutaj zrobionych, zobaczcie, z tej strony mam zrobionych, o, tutaj będę, przepraszam, tutaj będę robić 6, tak, o tu, a spod spodu mam zrobionych 12. I teraz z tej strony robię pierwszy, drugi splot i trzeci. I tak samo z drugiej strony zrobię 3. Wszystkich zrobię 6. Nie na jednej stronie 6, tylko wszystkich 6, tak? Tu mam teraz 3 sploty i po drugiej stronie zrobię 3 sploty. Pierwszy, drugi i za moment będzie trzeci. I tutaj też je powinnam ze sobą od razu połączyć. Wcześniej właśnie zaplatłam sobie tutaj dużo więcej, 12 tych splotów, ale ja je rozplotę do 6, tak żeby po jednej stronie mieć 6, tu raz, 2, 3, 4, 5, właśnie jeszcze jeden. Po jednej stronie, żeby mieć 6 i po drugiej stronie, żeby mieć 6, o tu, zobaczcie, tak, i te szóstki też od razu ze sobą połączę, nie będę ich zakładać na siebie, tylko połączę, o. I też dorobię z każdej strony po 3 sploty i łącznie będę mieć 6. Z tej strony 3 i z drugiej strony 3. No, chodźcie tutaj. Wiecie, teraz jak już nie muszę tego robić w takim zwolnionym tempie, to oczywiście wszystko mi się szarpie, nie? Bo to wiadomo, że w zwolnionym tempie najlepiej. Ale ja nie umiem wolno makramować. Tylko naprawdę dużo kosztuje mnie cierpliwości, to jest z tej strony doróbcie. Dużo mnie kosztuje cierpliwości, żeby w zwolnionym tempie dla Was to robić. No w każdym razie zobaczcie, mam tutaj już całość, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mam tych warkoczy, długość mojego kwietnika to mniej więcej, no tutaj mam 40, powiedzmy 3 cm tej części plecionej i teraz zrobię miejsce na doniczkę. Jak to będę robić? Przykręcę sobie ten, tak żebyście, o, w tą stronę, żebyście dobrze widzieli. Tutaj będę musiała jakąś taśmę sobie najlepiej przykleić, nie? Bo to bardzo mi będzie latać, no nie będzie to proste, najlepiej byłoby to właśnie powiesić na czymś, no ale spróbuję na tą taśmę, spróbuję z tym troszkę powalczyć, no. O. Gdzieś tam w tle może słyszycie moje dzieci, które aktualnie biorą kąpiel i sobie tam plumkają w wannie, a ja nagrywam tutorial. Zostawiam sobie sporą część miejsca, zobaczcie, takiego sznurka niewykorzystanego, to będzie miejsce na liście kwiatka i na samym dole łączę jakby z jednego splotu i z drugiego sznurki, też tym podstawowym splotem makramowym. O. I dosyć mocno zaciskam. Czyli mam pierwszy jakby bok zrobiony. Teraz środek, czyli też biorę z jednego splotu 2 i z drugiego 2. Zdjęłam tą taśmę, bo mi się strasznie tutaj źle z tą taśmą pracuje, ale jeszcze spróbuję to tak przykleić. Może tu będzie bardziej stabilnie. Też ważne dla mnie, żeby dobrze na kamerze Wam pokazać. Teraz zobaczcie, biorę sobie kolejne 4 sznurki i też na tej samej wysokości zaplatam czwóreczkę, ten podstawowy splot, z jednej strony tą czwóreczkę i z drugiej. Tutaj trzeba pilnować, żeby mniej więcej te sznurki miały podobną długość,
One i tak się wyciągną pod wpływem doniczki z ziemią, no ale wiadomo, że dobrze tutaj dbać o takie szczegóły. O, i tutaj też z tej strony zaplotę sobie. Tak. Wszystkich tych splotów na tej samej wysokości powinnam mieć 4. To jest mój trzeci. O. O. I ostatni. Przełożę je sobie do góry. Tu. I ten ostatni mam tutaj, zobaczcie tu. I mam tutaj jeden z drugim. Połączę. O. Ostatnie 4 sznurki. Też zrobię sobie tą podstawową czwóreczkę. Tu, tu. O, i mocno zacisnę. I mam pierwszy rząd zrobiony. Pilnujcie, żeby on był mniej więcej na tej samej wysokości. Ja już widzę, że ta prawa strona jest trochę wyżej, ale już sobie daruję. Mówię, to i tak się naciągnie przy doniczce z ziemią. Teraz zobaczcie, zostawiam już troszkę mniej miejsca. Będę robić rodzaj takiej siatki, takiego koszyczka. Także tu jest, ja nie wiem, mniej więcej tam 3 cm powiedzmy. O, tak, tu. I znowu, teraz łączę z jednej i z drugiej, biorę, o, tutaj co miałam właśnie, on jest troszkę za wysoko, ja go lekko obniżę, żeby był na tej samej wysokości właśnie tutaj. I też łączę ze sobą, tak, żeby łączyć na krzyż, żeby właśnie powstał nam rodzaj siatki. Tu i z tej strony. Też, o, tu. I to jest mój trzeci splot. I za chwilę będę robić, no znowu walnęłam w kamerę, wybaczcie. I za chwilę będę robić mój czwarty. O, tu też muszę przypilnować, żeby były na tej samej wysokości wszystkie. Można, wiecie, w makramowaniu to jest właśnie fajne, że można rozpleść i zapleść jeszcze raz. I został nam ten ostatni już splot. Te sobie wezmę do góry. O, a tu mi zostały ostatnie 4 sznurki wolne i też je zaplotę. Mniej więcej na tej samej wysokości. I ostatni, trzeci rząd muszę zrobić tak samo jak pierwszy. Z tych samych sznurków. I tym samym stworzy mi się fajna siatka i taki koszyczek. Nie? O, tutaj. O, tu i jeszcze trzeci rząd tu trzeba będzie wykonać. To już myślę, że spokojnie wykonacie sobie sami. Nie będę powtarzała tego pierwszego rzędu. Także za chwilę spotkamy się już na zupełnym zakończeniu kwietnika, bo to już jest praktycznie koniec naszej pracy. Szybko, co? No. I zobaczcie, mam tutaj już ten kwietnik gotowy razem z tym koszyczkiem z jednej i z drugiej strony. To jest na taką mniejszą doniczkę. Wezmę sobie ten metrowy sznurek, złożę go, to tutaj taką zrobię sobie pętelkę. Tą pętelkę będę miała do dołu za moment. O, zobaczcie, tu do dołu ją mam. I tą dłuższą częścią oplatam krótszą. Na górze mi wisi kawałek sznurka, on jest potrzebny. A wokół tej pętelki schodząc w dół, oplatam tą pętelkę bardzo mocno sznurkiem, pilnuję tutaj dłońmi, żeby mi się nic nie poluzowało, to musi być naprawdę mocno, ciasno, tak żeby te sznurki były wszystkie połączone ze sobą, żeby tu nic nam się nie wymsknęło. O, tutaj zobaczcie, tak ładnie mam jeden, drugi, oplata, o, jeden oplata obok drugiego. Teraz tą długą końcówkę, którą oplatałam, muszę włożyć do środka do pętelki. Tutaj tą pętelkę mam i po prostu do środka, zobaczcie. Ten, który oplatałam, wkładam i ciągnę za górę, tak żeby mi się ta pętelka schowała w te sznurki. Odcinam tą długą część górną. O, tu wezmę nożyczki, ciach. I teraz obetnę sobie, taki dłuższą część sobie zrobię, obetnę całą resztę sznurku. Dzięki temu, że zawieszaliśmy właśnie w takiej proporcji 1 metr do 3, naprawdę niedużo nam zostaje ścinków i cały sznurek jest wykorzystany. To jest coś, co ja lubię najbardziej. Kwietnik gotowy.
Tak, jeśli Wam się podoba, to oczywiście zostawcie mi bardzo proszę łapkę w górę. Ja za moment pokażę Wam, jak wisi już z kwiatkiem mój gotowy kwietnik w mojej pracowni. Zobaczcie. Tak to wygląda. To jest taki mały kwietnik. Jakieś, jak macie takie malutkie miejsce gdzieś do zagospodarowania w domu, to on idealnie wciśniemy go wszędzie po prostu. Jakiś mały kwiatek, spora ilość liści, jak widzicie, też da radę. Fajnie wygląda. Łapkę w górę zostawcie, trzymajcie się. Pa!